Dzień dobry Państwu, poniedziałek, czyli oczywiście przede wszystkim podsumowania tego, co się działo przez ostatnich kilka dni na ringach, do tego parę takich informacji związanych ze wszystkim, co się dzieje w świecie boksu i takich, które mam nadzieję Państwa zainteresują. Zacznijmy od pojedynku Saucedo kontra Maurice Hooker. Tutaj od razu oświadczenie publiczne. Ja nie obstawiałem tego wyniku, kiedy rozmawiałem ostatni raz z Państwem. To nie znaczy, że nie obstawiłem go w głowie, nie obstawiłem go przed Państwem, przed kamerą, natomiast obstawiłbym go źle, bo postawiłbym w tej walce i tak stawiałem, siadając do oglądania pojedynku w Oklahoma City, na punktowe zwycięstwo Alexa Saucedo. Tak bym postawił, czyli tutaj mam już minus, przegrana walka, trzeba tam dopisać do tej listy minusów i tych palców w dół, które Państwo mi tam podrzucają, proszę mi podrzucać, przyznaję się, mimo że nie obstawiałem publicznie. I powiem tak, natomiast powiem tak, Maurice Hooker, to jest pięściarz, który niespełna dwa lata temu zarobił za walkę 40 tysięcy dolarów, minus podatki, promotor, menadżer, wszystkie te rzeczy, które wchodzą w grę, kiedy się jest pięściarzem. Za tą ostatnią walkę w piątek zarobił 1,2 miliona dolarów. Don King zwykł mawiać tylko w Ameryce, a wydaje mi się, że nie tylko w Ameryce, ale chyba tylko w boksie. Jest taki niesamowity przeskok, że można, tak jak wspomniałem, jednego dnia zarobić na średniej klasy Honda Accord tutaj w Stanach Zjednoczonych, natomiast następnego dnia można kupić Bugatti Veyron i jeszcze zostanie na dobrą kolację z Floydem Mayweatherem Juniorem. Tak to jest w przypadku, tak to było dokładnie w przypadku Maurice'a Hookera. To w ogóle była ciekawa sprawa, ponieważ za jego rywalem, za Alexem Saucedo i za jego trenerem, czyli Abelem Sanchezem, stoi poważna grupa inwestycyjna ludzi z Hollywoodu, m.in. Mark Wahlberg, którego Państwo na pewno doskonają. Jeszcze z czasów, jak się był Marki Mark i był raperem. Ciekaw jestem, który z Państwa pamięta to z życia Marka Wahlberga. Jest również Alex Berg, to jest producent hollywoodzki, aktor. Państwo go na pewno w wielu filmach widzieli. To są ludzie, którzy kiedy Mo Hooker powiedział, że niekoniecznie za te 700 tysięcy dolarów on przyjedzie walczyć na terenie rywala, bo przecież to on jest mistrzem świata, no to ci panowie zapytali, a jak ci dołożymy 500 000, to przyjedziesz? Na co oczywiście on w tym momencie powiedział, on i jego co-promotor, niejaki Eddie Hearn, powiedział, no to oczywiście jesteśmy, pokażcie nam miejsce, my tam zaraz będziemy. Nie dość, że przyjechał Maurice Hooker, to jeszcze wygrał walkę w fenomenalnym stylu. Naprawdę w fenomenalnym stylu. To w ogóle jest niezwykły pięściarz, ponieważ jego zasięg ramion w tej kategorii wagowej jest zaledwie 7 cm krótszy niż zasięg ramion na przykład Władimira Klitschko. Państwo sobie wyobrażą, w tej kategorii wagowej, przy tym sposobie poruszania się, jaki ma Hooker, odsyłam do walki, a to jest rzeczywiście niesamowita przewaga. Pierwsze dwie rundy Saucedo wyglądały dosyć dobrze, w drugiej miał nawet Hookera pierwszy raz na deskach, a pierwszy raz w historii występów Maurice'a Hookera znalazł się na deskach, natomiast im dalej, tym było trudniej, dlatego że Hooker walczył z każdą rundą lepiej, trzymał na dystans, bardzo, bardzo precyzyjnie bijący pięściarz. Do tego Saucedo popełnił najgorszy błąd, jaki pięściarz może zrobić. Kiedy jest jakiś plan, a w tym momencie plan był tylko i wyłącznie musisz być blisko jego, bo inaczej nie masz szansu wygrać. Saucedo doszedł do wniosku, niedoświadczenie tego zawodnika, zaledwie 24 lata, tak naprawdę nie miał wielkich rywali w tej chwili, a na pewno nie rywali klasy Maurice'a Hookera przed sobą. Doszedł do wniosku, że ja będę kombinował coś innego. I znalazł się w tak zwanej strefie niechcianej, bo ani nie był z przodu, ani nie był z tyłu, czyli był idealnie ustawiony tak, żeby każdy lewy Hookera wchodził, a na końcu wchodził również ten prawy. Saucedo się popłakał się w szatni również Abel Sanchez, no, który nie ma dobrej pasy. Państwo wiedzą, że ja tego trenera lubię go za sposób, w jaki przygotowuje pięściarzy. Natomiast dwie kolejne walki, no bo przecież nie zapomnijmy, że w poprzednim pojedynku jego własnego pięściarza, czyli Ryana Martina, również była porażka przed czasem z Joshem Taylorem, także dwie kolejne walki, gdzie w narożniku stoi Abel Sanchez i dwie kolejne porażki przez KO albo TKO. No to rzeczywiście wyglądało słabo, no nie wiem. Sam Saucedo mówi, że być może za wcześnie, natomiast wydaje mi się, że
Tu nie chodzi nawet o to, że było za wcześnie. Tu wydaje mi się, że nie doceniono tego, co potrafi zrobić Maurice Hooker. Ten zawodnik z każdą walką bije się lepiej, będzie dla każdego przeciwnika niezmiernie trudnym rywalem, chociażby ze względu na ten zasięg ramion, o którym mówiłem, i sposób poruszania się, bardzo, bardzo precyzyjne ciosy. Tam nie ma ciosów, które lecą, a będę zadawał ciosy, może coś tam wpadnie, może mi się nadzieje. Nie, nie. Każdy z ciosów bitych przez Hookera powoduje, że jest bity wtedy, kiedy ma szansę dojść. To powoduje, że ten zawodnik nie traci sił szybko, że tak samo walczy, a właściwie coraz lepiej z każdą mijającą rundą. No to jest duża umiejętność, razu zwracać uwagę na Maurice'a Hookera, tak jak wspomniałem. Tylko w boksie. Półtora roku temu 40 tysięcy minus podatki, ostatnia walka 1 200 000. A tak powinno być, za dobrą pracę jest dobra wypłata. Kolejny pojedynek to oczywiście Black Polska, który tym razem Black Polska Miller nie wyszedł z napisem Black Polska, no bo nie walczył z Polakiem, tylko walczył z Bogdanem Dino. Wyszedł z napisem na spodenkach War, czyli wojna. Pierwsze parę rund wyglądało, to raptem były cztery. No tutaj obstawiałem, że w ciągu paru rund to się zakończy. Powiedziałem, że nie wierzę w to, żeby Dino zaatakował Big Baby Millera, ponieważ to by się skończyło bardzo szybko. Walczył mądrze Dino, próbował coś zrobić lewym prostym. Te ciosy dochodziły, nie robiły absolutnie najmniejszego wrażenia na, nie robiły wrażenia na Big Baby Millerze. Wydaje mi się, że tam była taka sytuacja, była w trzeciej rundzie, kiedy był cios poniżej pasa, bo rzeczywiście był absolutnie na granicy, ale nie rozumiem sędziego, że w tym momencie powiedział, że był to cios poniżej pasa. Wydaje mi się, że gdyby nie było tej przerwy pięciominutowej, ta walka skończyłaby się nawet w trzeciej rundzie. Bo Dino miał dość jednej rzeczy, którą Big Baby Miller robi doskonale. Ciosów na korpus. To jest jedna z tych takich umiejętności, która jest zapominana. Ja to kiedyś porównałem w rozmowie z moim kolegą do czasów, kiedy rzuty za trzy w koszykówce były tylko dodatkiem. Obecnie rzuty za trzy to jest podstawowa rzecz, której się uczy w NBA i na tym się ustawia taktykę i tak dalej, i tak dalej. To już temat do innego vloga. Natomiast rzeczą zapomnianą w boksie, wydaje mi się, jest bicie na korpus, bicie na tułów. To ma ładnie wyglądać, trzeba gościowi łeb urwać i tak dalej. Natomiast co znaczą ciosy na korpus, pokazuje wiele pięściarzy. Gennady Golovkin wykańcza pięściarzy tym, że bije na korpus i w którymś momencie ręce mi opadają. I widać było absolutnie od początku, że Big Baby Miller, którego będę nazywał Black Polska od momentu tego występu przeciwko Adamkowi, a doskonale zdało sobie sprawę, że te bomby, które leciały z prawej i z lewej ręki pod łokieć Bogdana Dinu kiedyś muszą zaowocować. Skończyło się na tym, że po paru takich bombach już widać było, że te rączki idą trochę w dół. Był wymęczony, nogi mu wybitnie wysiadały. Dinu nie mógł już tak się szybko ruszać przeciwko Millerowi, no i to była kwestia czasu, czwarta runda, do widzenia. Odrobione lekcje pięściarza, który jest w pierwszej szóstce czy ósemce, na pewno najlepszych pięściarzy obecnie wagi ciężkiej. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Zaraz po tej walce, ponieważ przedtem nie mówił na ten temat ani słowa, Big Baby Miller przeprosił kibiców, że walka wyglądała tak, wyglądała. Nawiasem mówiąc, jak mi się podoba, jeżeli pięściarz, który wygrywa w czwartej rundzie przez knockout, przeprasza kibiców, no to jest mistrzostwo świata. Znamy wiele przykładów, kiedy pięściarze ledwo wygrywają, natomiast wychodzą, klata jest do przodu i mówią, jaki to był genialny. No ale to już jest temat na inny vlog, może bardziej mniej międzynarodowy. Natomiast w tym przypadku powiedział uczciwie, no, miałem problemy ze ścięgnem, ledwo się mogłem ruszać. Daję sobie w skali od 0 do 10 najwyżej czwórkę. Do tego jeszcze brałem antybiotyki i rzeczywiście brałem antybiotyki przez ostatni tydzień przygotowań i to nie jest tak, jak chciałbym walczyć. No, oby każdy pięściarz, który wygrywa w ten sposób, mógł to powiedzieć. Do tego, jeśli chodzi o Bogdana Dinu, rozmawiałem z jego teamem, z jego menadżerem, bo to są ci sami ludzie, którzy mają Kubrata Pulewa. I rzeczywiście Bogdan Dinu powiedział, że tak miał obite tak zwane schaby, że po prostu no, następna runda, jakby się ta walka nie skończyła tym, czy się skończyła, czyli serią ciosów, kiedy tylko Dinu stał i przyjmował na głowę i na dół, to on by sam się poddał. Tak to wygląda. To jest taka coś dla
taka mała uwaga dla tych z Państwa, którzy zaczynają oglądać boks, żeby nie patrzeć tylko na te super efektowne ciosy, które idą na głowę, gdzieś tam ślina leci, wspaniałe zdjęcia u dołu. Tak można wygrywać, ale najlepiej wygrywać w ten sposób, jaki zrobił to Big Baby Miller, a mianowicie osłabić gościa ciosami na dół, dać mu do zrozumienia, że kiedyś te rążki musisz opuszczać, no bo to coraz bardziej boli, jak opuścisz, to idzie na górę, jak nie opuścisz, to idzie w dalszym ciągu na dół. Boks to jest naprawdę sport, który można wygrać, gdzie walki można wygrać na wiele, 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 wiele sposobów, nie tylko jakimiś chamskimi cepami, które mają wylądować na głowie. W tym momencie już widzę tą grupę tych, którzy nie znoszą Deontaya Wildera, mówią: cepy, to na pewno on, powiedz coś o cepach Wildera. Na razie nie będę mówił, bo walka jest za 2 tygodnie. Wspomnę jakiś temat, ale to już zupełnie na marginesie. Także 4 sobie dał w skali od 0 do 10. Mówi, że chce walnąć jakiegoś Angola teraz. No, wypadałoby. Część komentarzy, którą przeczytałem ze strony polskich dziennikarzy, część kibiców była taka, że no, nie ma się czym zachwycać, Dino go trafiał. Mówię w tym momencie, że trafiał Millera, nic z niego nie będzie, Joshua by go zabił i tak dalej, i tak dalej. Wspomniałem o tym zresztą na Twitterze, no to przede wszystkim tak, jak ktokolwiek, kto ma jakiekolwiek pojęcie o boksie, naprawdę jest w stanie twierdzić, że Jared Miller walczyłby w ten sam sposób z Joshua, co by walczył z Millerem, przepraszam, co walczył z Dino, no to powinien przerobić parę taśm teraz i sobie zdać sprawę, że każda walka jest inna i przeciwko rywalowi klasy, a właściwie braku klasy Bogdana Dinu, bo o tym mówiłem w poprzednim vlogu, że będzie walczył tak samo jak kontra Anthony Joshua, no to razy przerobić te taśmy jeszcze raz. Wiadomo, że ta walka wyglądałaby ze strony Big Baby Millera zupełnie inaczej. Czy ja uważam, że nie ma absolutnie żadnych szans z Joshua? Dlaczego nie ma szans? Proszę przypomnieć sobie walkę z na przykład Takamem, niejakiego Anthony Joshua. No i Państwo uważają naprawdę, że Takam jest pięściarzem lepszym niż Big Baby Miller? Nie, na pewno nie jest. Na pewno nie jest. Także ja wiem, że u sporej części tych, którzy mnie oglądają, zawodowców, amatorów, Anthony Joshua chodzi za jakiegoś nieprawdopodobnego herosa. Dla mnie jest bardzo dobrym pięściarzem. Numer jeden wspólnie z Deontayem Wilderem, ale żadnym herosem nie do pokonania, zwłaszcza jeśli ma się ten taki dziwny styl, trudny do rozgryzienia Big Baby Millera. Chętnie tą walkę zobaczył, jeszcze nie teraz, on sam zresztą mówi, że być może jakiegoś, tak wspomniałem, Angola trzeba wziąć, być może zwycięzcę walki White Chisora. Chętnie zobaczyłbym walkę Big Baby z którymkolwiek z tym pięściarzy, dla mnie się rozwija. Tak jak wspomniałem, po tygodniu grypy ze ścięgnami, problemy ze ścięgnami, pokazać taki boks jak pokazał, tak się poruszać przy tej wadze. Ja właśnie mówię, waga to jest kolejny temat, że za gruby i tak dalej, i tak dalej. Jakaś obsesja tych six-packów, 10-packów, 12-packów, to nie walczy, naprawdę. To nie są zawody kulturystyczne, ani Miss America, ani czy tam tutaj ani Big Baby Miller, ani chociażby Adam Kownacki nie rywalizują z Arnoldem Schwarzeneggerem. No, jak Państwo nie wiedzą, no to ja dzisiaj wystawiam zawodnika numer 50 kontra numer 1 kulturysta i ta walka trwa 3 minuty. Po stronie tego, który niekoniecznie będzie wyglądał jak kulturysta. A to zupełnie na marginesie. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Zweryfikowany na razie jako zawodnik pierwszej szóstki czy pierwszej ósemki Big Baby Miller na pewno jest. Czy jest zawodnikiem lepszym niż to? Moim zdaniem trochę wyżej, nawiasem mówiąc. Ja bym go dał na przykład w pierwszej piątce, no, ale no to czy jest lepszym niż ta pierwsza piątka, powiedzmy numer 5 czy 6, nie będziemy się kłócić o jedno miejsce, zweryfikuję rok 2019 i po to mamy te walki, żebyśmy mogli zobaczyć, zestawić oświadczenia zawodnika z tym, co potrafi zrobić na ringu, a o to na końcu chodzi. Ja tutaj jedna uwaga. Państwo wiedzą, że ja na temat boksu kobiecego to raczej za dużo nie mówię. Muszę sobie wziąć tutaj karteczkę. Natomiast zrobię w tym momencie wyjątek. Zrobię w tym momencie wyjątek dla Clarissy Shields. Nie będę mówił o sposobie bycia Clarissy Shields, bo
To jest nie jakaś pogadanka etyczna z mojej strony, czy pogadanka kogoś, kto pewnych rzeczy, a mianowicie odwrotnego rasizmu, bardzo nie lubi. Natomiast powiem o jednej rzeczy. W kategorii 160 funtów, czyli w kategorii średniej, mówienie, że jest to walka, inaczej nie mówienie, rzeczywistość, że walka Clarissy Shields z jej rywalką była o 3 tytuły mistrza świata, to jest po prostu obraza boksu. Ja Państwu powiem tak, w tej kategorii, w kategorii 160 funtów, czyli w kategorii średniej, od razu mówię, zastrzegam, chodzi mi o tą kategorię wśród pań, wśród pań. Zawodniczka numer 10 rankingu, pani Tiffany Woodard, ma dorobek 4 zwycięstw i 12 porażek. Jest 10 w światowym rankingu. 4 zwycięstwa, 12 porażek. Rywalka Clarissy Shields stoczyła w swojej karierze 7 walk. Jej dorobek to jest 5 zwycięstw, 2 porażki. Sama Clarissa Shields stoczyła 7 walk. Mówimy o dziewczynie, która, ja wiem, że była dwukrotną mistrzynią olimpijską, absolutnie to doceniam. No ale jaki to ma sens, kiedy o 3 tytuły, o których w kategorii panów walczą, marzą zawodnicy dekadami, wspaniali zawodnicy, mówiło się, że to jest dokładnie to samo. Dlatego jeszcze Clarissa Shields mówi, że czas, żeby dziewczyny były opłacane tak samo jak panowie, bo robimy to samo. Nie, Clarissa, nie robicie tego samego. Nie robicie niczego nawet, co jest w pobliżu tego, co robią panie. To nawet nie jest, strzegam jeszcze raz, kategoria 160 funtów. Są kategorie niższe, 147, 154, 147 szczególnie, nieporównywalnie lepiej obsadzone. Natomiast tutaj mówienie, że ja chcę tych samych pieniędzy, albo porównywalnych pieniędzy, niż na przykład Canelo, niż Charlo, Gołowkin, no to jest śmiech pusty i trwoga. Jeśli Państwo nie oglądali tej walki, nie wiem, czym zachęcał, raczej nie. Ja wiem, że panie walczą po dwie minuty. W tym przypadku, akurat w tej kategorii wagowej, dla mnie mogły walczyć po 45 sekund, bo tego się po prostu nie da oglądać. Tak jak wspomniałem, zawodniczka numer 10 rankingu ma 4 zwycięstwa, 12 porażek. O 3 tytuły mistrzyni świata walczą dwie zawodniczki, które w sumie mają 14 walk. Do tego rywalka Clarissy Shields ma... Niech Państwo zgadną, jaka jest kariera amatorska, jaka była jej kariera amatorska. Więc jej kariery amatorskiej nie było w ogóle. Ona nie stoczyła jednej walki jako amator, toczyła walki na takie pokazowe, z tego się zebrało tych siedem walk, no i dostąpiła zaszczytu walki o 3 tytuły mistrza świata IBF, WBO i WBC. Śmiech pusty, nie powinno mieć to absolutnie miejsca, a już mówienie, że no ja chcę tyle samo pieniędzy, ponieważ robimy to samo, to zostawiam Państwu pod własny komentarz, bo mnie w tym momencie już nawet mnie w tym momencie nawet słów brakuje. To jest taka jedna rzecz, uwaga dotycząca walki Wilder Fury. Sporo pytań od Państwa na temat tego, czego się można spodziewać, jak to tam idzie, czy rzeczywiście tak jest zupełnie nieznany ten Wilder. No na chwilę obecną sprzedano ponad 7000 biletów do Staples Center. Moim zdaniem popełniono bardzo poważny błąd, dlatego że te bilety są za drogie, no bo najtańszy bilet z podatkiem kosztuje $90. Jeśli Państwo nie byli w Staples Center, ja byłem wielokrotnie na koszykówce, na paru walkach bokserskich również, no to za te $90 to trzeba mieć wojskową lornetkę, 30-krotne przybliżanie, żeby cokolwiek widać, bo to jest naprawdę wielka sala. Także tak jak wspomniałem, no to jest za dużo, te $90 to jest za dużo, te najdroższe bilety pod $2000 to jest zdecydowanie jeszcze więcej. No szkoda, że zmarnowano tą szansę, bo moim zdaniem na tej gali nie będzie więcej niż 12-13 tysięcy sprzedanych biletów, zaznaczam sprzedanych, bo te rzeczy są często płynne, bo widzimy 15 tysięcy ludzi na sali, mówiłem o tym ostatnio, bilety sprzedanych jest 12, ja wierzę, że 12-13 tysięcy biletów do Staples Center będzie sprzedany na tą walkę, ta walka na to na pewno zasługuje. Także zobaczymy co będzie dalej.
z zainteresowaniem publiczności, zainteresowaniem dziennikarzy, no sam Eddie Hearn, jak Państwu mówiłem ostatnio, twierdzi, że to będzie wielka klapa, że to będzie strasznie trudna walka, że ostatecznie skończy się na 100% zwycięstwie przez knockout Deontara Wildera, no ale no poczekajmy, zanim ta walka się odbędzie. Ja bym to z góry nie mówił, że to będzie nudne, że to będzie polegało na tym, że Wilder będzie przytrzymywany bezprzednio przez Fury'ego. No, ten sam Eddie Hearn powiedział, że do tej walki nigdy w życiu nie dojdzie, także zobaczymy. Dajmy pięściarzom wyjść na ring, zobaczymy, co potrafią zrobić. Ja jestem przekonany, że tą walkę trzeba zobaczyć. Bardzo wiele znanych nazwisk, Ortiz, Chavez Jr. wraca, jest Chris Arreola na tej gali. Tak jest zapowiadane. Czym to się skończy, bo w przypadku Chrisa Arreola to do końca nie wiadomo, czy nie zmieni zdania. Natomiast jest bardzo wielu pięściarzy, których warto na tej gali zobaczyć. Ja Państwu dziękuję na dzisiaj. Przypominam, w środę kto pyta, nie błądzi, także proszę Państwa o pytania. Do tego jeszcze jedna uwaga w tej chwili już. Nie, to nie jest ostrzeżenie, to jest taka przyjazna uwaga, więc uwaga. Ostatnim razem wylosowałem koszulkę, po którą ten wylosowany jeszcze się nie odezwał, więc to nie jest tak, że ta koszulka teraz pójdzie gdzieś na eBay, ją sprzedam. Oczywiście ona będzie w dalszym ciągu w losowaniu, natomiast panu, który tą koszulkę wygrał, daję czas do następnego piątku. Jeszcze raz powtórzę, w środę jego nazwisko, a właściwie ksywkę internetową tutaj na vlogu, na YouTubie. Proszę się do mnie zgłosić, no bo inaczej, no dokąd ja tą koszulkę przypomnę, Krzyśka Głowackiego z jego własnym podpisem mogę wysłać. Także proszę o kontakt e-mailowy, można się łatwo wpisać i oczywiście koszulka będzie wysłana. Jeśli nie, no to ktoś inny z Państwa będzie mógł wygrać tą koszulkę albo inną, bo do tego zestawu, z tej, jak ktoś napisał mi, legendarnej szafy, jeszcze dojdą inne gadżety. Wiadomo, jak wspomniałem, święta się zbliżają. Coś się sympatykom boksu za to, że tutaj spędzają ze mną te 20-25 minut, czasami dłużej, należy. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu, do środy. Kto pyta, nie błądzi.